No okej, okay. Wygląda na to, że stream już się rozpoczął. Zatem cześć i dzień dobry. Dzisiaj mamy pierwszą transmisję live'owego czwartku w nowym roku. Jest i Michał. Czołem, Michale. Nawet się podłączę do audio, to fajowo. Słuchajcie, cała zabawa z dzisiejszym live'em ma być bardzo szybka, bo o co chodzi? Opowiem Wam trochę dzisiaj o wrażeniach z naszego grudniowego szkolenia z delegowania, ponieważ odbyło się ono no, pod koniec roku, nie mieliśmy jeszcze możliwości o tym pogadać. A ma ono to do siebie, że wyszło całkiem kilka fajnych rzeczy, których się w zasadzie nie spodziewaliśmy. No bo założenie było takie, że podczas tego trzygodzinnego szkolenia przekażemy wiedzę na temat delegowania, wiedzę w pigułce. Natomiast okazuje się, że od uczestników wyszło sporo fajnych rzeczy, które ich w tym wszystkim zainspirowały. Jeszcze udostępnię tego live'a dalej. Myślę, że pójdzie to w miarę sprawnie. Hops. I poszło. Dobra, super. Michał, czy mnie słychać? Jakiś tak nie pisz w czacie chociaż. A, to ten Michał, dzień dobry. Tak, cześć. Słychać cię. Słychać, no to super. Nie, tak się planowałem dołączyć, zobaczyć co jest, ale jakoś nigdy nie ten. Znaczy nie, to chyba poprzednim razem mi się nie udało. Poprzednim razem nie wyszło. Ktoś mi zadzwoniło, obrazem, ktoś mi zadzwonił. Razem, ale też widziałem, że próbowałeś się podłączyć. No to super, to na razie jest nas dwóch. Zobaczymy, jak frekwencja dopisze później. Natomiast co do delegowania, bo to o nim dzisiaj i dzisiaj ma być na szybko, bez gości, tylko jakby podsumowanie tego wszystkiego. Z ciekawostek przyrodniczych wyszło to, że w ogóle okazuje się, że ludzie mają bardzo fajne pomysły, po co delegować zadania, bo oprócz pewnych rzeczy takich w miarę standardowych, czyli delegowanie jest po to, żeby odzyskać trochę czasu, wyrzucić poza siebie to, czego się nie lubi, no zwiększyć moce przerobowe w firmie, czy lepiej skoncentrować się na tym, w czym jesteś najlepszy? Tu w Twoim przypadku to jest dosyć jasna sprawa, po co mogłoby delegowanie służyć. Natomiast ciekawostek jest, są trzy takie elementy, które wrzucili uczestnicy, o których ja wcześniej szczerze mówiąc nie pomyślałem. Jedna z rzeczy, która się wydaje no, w zasadzie dość oczywista, czyli to delegowanie pomaga uczyć ludzi różnych nowych rzeczy. Dzięki temu, że deleguje im się te zadania, oni stają się coraz bardziej wyszkoleni, wykształceni i mogą de facto więcej na siebie wziąć przy kolejnych projektach albo w ogóle zadaniach. Samo delegowanie pokazuje również, że mamy zaufanie do zespołu. To się okazuje, że to jest dość istotny element również dla tych, którzy delegują, a nie tylko dla tych, którzy przyjmują to delegowanie. W ten sposób chcą pokazać zespołowi, że mają do niego zaufanie, przekazując mu coraz więcej zadań i coraz większą część dotyczącą odpowiedzialności. I co ciekawa sprawa, jest jeszcze jedna, a mianowicie z punktu widzenia właściciela przedsiębiorstwa, delegowanie różnych zadań i uprawnień zmniejsza ryzyko uzależnienia organizacji od umiejętności czy też doświadczenia pojedynczych osób, ponieważ ta wiedza rozprasza się niejako po organizacji. To jest no, w sumie skutek tego pierwszego punktu, czyli uczenia ludzi. Właśnie, Michał, może tobie jeszcze coś by przyszło do głowy. Po co można jeszcze delegować, co jest takie nieoczywiste? To znaczy tak, znaczy to uczenie to tak, tylko znaczy ja bardziej mam, wiesz, doświadczenie odnośnie delegowania, czego się nie powinno robić przy okazji, bo fajnie uczenie i tak dalej, ale nie powinno się potem wpieprzać człowiekowi w robotę. Znaczy o tyle, o ile on nie ma tragedii, nie? I tak jak ja to obserwowałem w Omnikonie na przykład, no to jest, wiesz, no różne metody żeśmy stosowali, tam Basecampa, nie wiem czy kojarzysz oprogramowanie, znaczy to jest taki... Basecamp, tak. To tablica, uważam, że tablica jest super takim miejscem. Ale taka tablica fizyczna wisząca w biurze. Fizyczna, tak. Uważam, że to jest lepsze niż Basecamp, jeśli wszyscy chodzą do biura. No i tak. Ten, i wiesz, i pewnego dnia wpada w prezes, co ty robisz? A to weź sobie odpocznij i zrób to, nie? I po prostu nagle się robi burdel totalny, nie? I teraz tak, jedna rzecz, którą jak się chce delegować, to trzeba umieć znieść, to trzeba mieć przy pewnej ilości pracowników jakąś dziewczynę, która no kurczę, no czasem nie będzie miała specjalnie roboty i będzie malowała paznokcie, ale może zrobić różne rzeczy awaryjnie, tak? I wiadomo, kto w takich sytuacjach odpoczywa, kiedy robi, nie? A w momencie, kiedy staramy się mieć... No to tak obserwowałem, jeśli chodzi o to, czy mówisz, jest fajnym elementem, który często porusza Goldratt,
w swoich właśnie książkach dotyczących teorii ograniczeń, że w zasadzie zapchane na maksa powinno być tylko najwyższe gardło w firmie, a cała reszta powinna być pewne dodatkowe moce przerobowe właśnie po to, żeby przejąć pewne nadmiarowe rzeczy od tych, którzy są niejako w cudzysłowie, prawda, ważniejsi. Nie? No to fakt. No i to też właśnie powinno, to fajne jest, jak schodzi hierarchia. Znaczy mamy kogoś, kto jest kierownikiem projektu i on już nie jest człowiekiem, który wszystko zrobi, co tam, bo to często też tak jest. Delegujemy, dobra, bierzemy sobie jakiś projekt, bierzemy sobie kierownika, który jest za wszystko odpowiedzialny. No i mamy zespół inżynierów, którzy coś tam są w stanie zrobić. Potem się kończy tak, że ten no coś tam zaczął, potem wydelegował tamtym coś i na koniec robi wszystko, co się okazuje na koniec, że nie wiem, nie ma komu robić. A to są rzeczy często prymitywne, żmudne i bez sensu, żeby to robił fachowiec, nie? I to też jest, kurczę, no, ale no warto, to warto być wiedzieć, po prostu błędy w delegowaniu, nie? No bo jeśli on wszystko wydelegował, a na końcu robi wszystko sam, no to nie coś wszystko, może zagrało. To znaczy, to zależy, jakie ma kompetencje i to jest początek tego, żeby mieć świadomość, co jest do zrobienia. I to, No to mało kto, to wiesz, nigdy nie wiadomo. To już w ogóle jest jeszcze inny zakres zabawy niż samodelegowanie, prawda? Bo Ale samo organizowanie to już dalej tylko skalujesz chaos. No tak, ale potem się trzeba z tym zderzyć, nie? Że wiesz, No. że no nie wiem, jaki przykład podać, bo to zaczynamy z takie szczegóły wchodzimy, nie? Ale znowu, ktoś, kto jest taką kwalifikowaną sekretarką w firmie, jest w stanie przejąć takie rzeczy szybko, to, że o ile jest i ile ma czas, nie? Na takie rzeczy. A propos delegowania i nauki, to jeszcze z fajnych rzeczy przyszedł chłopak do Nikonu, który się uważał teraz za naukowca. No cienki był jako inżynier, bo nigdy tego nie robił. Nie? Dobry był w sensie na uczelni, ale jak mu wychodziły jakieś abstrakcyjne liczby w sensie inżynierskim, to nie potrafił tego zweryfikować na początku. No i to, co to za mną mu wydelegowali, to wydelegowali, potem się łapali za głowę i potem go trochę degradowali, co spowodowało, że się poczuł urażony mocno tym, co na niego. To nie jeden taki przypadek, nie? Że ktoś tam ma potem rurki zaprojektować i mu się wydaje, jest strasznie urażony i odchodzi. No. Może i wartościowy człowiek, którego można było dokształcić tym delegowaniem, Wiesz, tylko ale to to... jest też temat, który się często pojawia, a mianowicie nawet w niej, bo ty mówisz o przykładach typowo inżynierskich, prawda, takiej No twardej tak, inżynierii. tak. W takich większych sprawach jest dokładnie to samo, gdy awansuje się w strukturze korporacyjnej człowiek, który jest świetnym fachowcem w swojej wąskiej dziedzinie, natomiast za chwilkę idzie na górę, robiąc akurat już zupełnie inne rzeczy niż robił jako specjalista, bo na przykład zarządza zespołem ludzi, specjalistów i on zupełnie nie ma kompetencji do tych czynności, a mimo wszystko dostaje tą odpowiedzialność, no bo jest najlepszy, prawda? No i w tym momencie on zamiast robić to, w czym jest najlepszy, robi coś, na czym się kompletnie nie zna, próbuje tym ludziom, za których niby jest odpowiedzialny, zdelegować tę pracę. Nie umie tego robić, więc w rezultacie kończy sfrustrowany, robiąc w zasadzie roboty za nich wszystkich, nie? To jest No tak, chyba w General Electric mają to rozszczepione, te ścieżki kariery. To znaczy jedna to jest tych takich liderów merytorycznych. Znaczy jeśli mają fajnego fachowca od projektowania łopatek średniego sprężenia w turbinie, to niech on to projektuje dalej, tak? Niech awansuje jako techniczny szef i tego typu rzeczy może mieć tam. Natomiast druga ścieżka to jest ścieżka organizacyjna, tak? Tak. Może być. I to jest rozdzielone. I tutaj na tych organizacyjnych szczeblach też trzeba ludzi, którzy ogarniają technicznie, ale to właśnie niekoniecznie warunkuje to, że to jest, nie musi być super tam inżynierem, no, powiedzmy, musi wiedzieć, o co chodzi, mieć wiedzę ogólną i umieć ogarnąć właśnie kwestie zarządzania ludźmi technicznie i takie sprawy organizacyjne, nie? Tak, no, To ale jest chyba fajnie. Użyłeś słowa klucz, czyli ścieżka kariery. To znaczy czegoś, co już jest zaplanowane i przewidziane, prawda, na przyszłość. To No. jest coś, co w firmach dużych zwykle jest wymyślone, natomiast nie zawsze dobrze. Ale w firmach małych i średnich najczęściej w ogóle nie funkcjonuje. To jest wszystko na spontanie, intuicyjnie. No gdzieś ta intuicja się kończy, prawda, jeśli trzeba pomyśleć, co z tym zrobimy dalej. Natomiast tutaj rzeczywiście podejście inżynierskie, podejście procesowe jest mocno, mocno przydatne. No tak. General Electric ma to przemyślane na pewno, no ale w małych firmach wszyscy robią wszystko. A zazwyczaj prezesa po prostu szlak trafia, jak ktoś akurat ma trochę mniej roboty, więc no to To niestety też tak jest wygląda. spotykane, to prawda. Ale na szczęście nie wszędzie. Dobra, słuchaj, pójdźmy trochę dalej, bo nam się dyskusja rozwija, a dzisiaj obiecałem, że będzie w miarę szybko.
Natomiast fajnie, że masz takie mocno inżynierskie podejście już z przemyśleniami konkretnymi. Natomiast teraz jest jeszcze jedna ciekawostka, już taka mieszająca elementy miękkie z twardymi. To znaczy, podczas szkolenia mówiliśmy sobie o podstawowych elementach delegowania, żeby ono było w miarę sensowne. Wyróżniliśmy takich 5 punktów, czyli przede wszystkim określić temu człowiekowi, który coś ma dostać, zakres tego, co ma zrobić. Po drugie, określić, na kiedy to ma być gotowe, ewentualnie jakieś kroki pośrednie. Po trzecie, ma być narysowany w oczach tego człowieka, właściwie w jego głowie, oczekiwany wynik, czyli my musimy to poniekąd mu narysować. Samo określenie zakresu nie zawsze wystarczy. Po czwarte, fajnie mieć jakąś wiedzę na temat tego, jakie zasoby można przeznaczyć do wykonania danego zadania, wydelegowania odpowiedzialności. I po piąte, ostatnie, określić mierniki, czy to, co dostaniemy, będzie tym, co chcieliśmy dostać, czy nie, czyli mierniki sukcesu i porażki. To są jakby takie podstawowe elementy, które składają się na tą skuteczną delegację. Natomiast ciekawostkę, którą zaznaczyli uczestnicy, która wydaje się poniekąd czymś oczywistym, o czym nie trzeba mówić, ale najwyraźniej trzeba, czyli fajnie określić, dlaczego my w ogóle chcemy od tego człowieka, żeby on coś zrobił, bo okazuje się, że ludzie, którzy wiedzą, dlaczego mają coś zrobić, zwykle są w stanie po pierwsze bardziej się zaangażować w dany proces, a po drugie dopisać sobie poniekąd rzeczy niedopowiedziane. Więc samo wydelegowanie, zrób mi to na tę godzinę, jest niewystarczające. Fajnie jeszcze powiedzieć, że to jest na przykład większą częścią całości, że to należy do jakiegoś projektu, dla tego i tego klienta, określenie specyfiki jego rynku i tak dalej, i tak dalej. No i to jest wiadoma sprawa, natomiast no, chyba warto o tym wspomnieć oddzielnie. I to była taka kwestia dodatkowa, która wyszła od uczestników. Z ciekawostek dodatkowych to jest w zasadzie tyle. Powiedz, Michał, czy ty może miałbyś jakieś przemyślenia odnośnie tego, czego ci brakuje, jeśli od kogoś dostajesz jakieś na przykład zlecenie, albo czego się trzymasz samemu, przekazując dalej to, co robisz? To znaczy, to rzadko się czuję w ostatnim czasie, czego mi brakowało kiedyś, jak byłem taki trochę mniej samodzielny, tak? Mhm. To akurat pod tym względem na przykład w tym Omnikonie rzeczywiście ta stara gwardia, że tak powiem, właścicieli była dosyć dobrze wyszkolona w kwestii tego, że rzeczywiście trochę jak wołowi na granicy tłumaczyła, po co coś jest. Mhm. To trzeba dostosować do tego, kto to robi, pewne rzeczy zawsze, nie? Bo czasem ktoś się stanie zagubić, jak mi się za dużo powie, ja się na tym. Ja też mam taki styl mówienia. Czasem komplikuję i czasem jak coś powiem, co jest i po co, to potem się okazuje, że nikt nic nie wie. Ale to jest dobre, że ktoś czuł wagę sprawy, a nie tylko sam segment. Natomiast, no tak, to fajnie. Natomiast, znaczy wiesz, no nie każda sprawa ma wagę na tyle dużą, żeby rzeczywiście opowiadać o niej całą historię. No tak. Jak już podejdziemy do tematów nawet takich typowo rodzinnych, no to wiesz, określenie pod tytułem, nie wiem, wynieś śmiecie czy zmyj podłogę, to nie trzeba całej historii pod to dopowiadać, bo... No ale jak dzieciakowi powiesz, słuchaj, święta idą, sprzątamy, wszyscy robimy, żeby było fajnie. I jak mu to robi w środku roku. Zawsze wiesz, ja używam porównania ze statkiem, nie? Że wiesz, w domu jak na statku, no każdy coś robi, żeby to płynęło i w domu też tak musi być troszkę, nie? Zresztą wszyscy, którzy pracują w korporacjach, jak lubią swoją pracę, to zawsze mówią, my robimy takie rzeczy. No tam dziewczyna siedzi i przekłada jakieś nakrętki, ale robi samolot, nie? I mają to poczucie widać jakby tą psychologiczną rozgrywkę z tymi ludźmi, nie? Natomiast to, co ja zauważyłem, jeśli chodzi o moje delegowanie, znaczy ja w ogóle bardzo nie lubię delegować bezpośrednio, mnie strasznie wnerwia, jak wpadam gdzieś do jakiegoś warsztatu, nie wiem, cokolwiek, mam ekipę, budowę, coś tam, no i przychodzi mi szef tego podwykonawcy i mówi, proszę, tu jest pan Michał, jego słuchajcie, nie? No to ja tak nie chcę. Bo od tego, żeby rozdzielać robotę na poszczególnych ludzi, jest majster, ja to nazywam, tak? Mhm. I dobrze jest bardzo, i uważam, że to jest, tego brakuje bardzo, że jest osoba, która jest odpowiedzialna, organizacyjna, za rozdzielanie roboty, za świadomość, jest osoba, która merytorycznie jest w stanie przekazywać, trzeba zrobić to, po to, to, po to, tamto, po tamto, jest ktoś, kto tym kieruje. I do tego stopnia miałem ekipy, w których to było fajnie, że się przychodzi, że majsterstwo wręcz nie życzy, żeby mu ludziom mówić, co robić, się wnerwia słusznie. Jak ktoś podchodzi do człowieka i mówi, gdzie ma rękę trzymać na szlifierce, od tego się idzie do majstra i mówi, słuchaj, tutaj ma być tak, to ma być tak, ty wiesz, znasz się na tym, ma to być tak zrobione i miernik sukcesu, porażki. Potem przychodzę, patrzę, nie idę do człowieka opierniczać, że zatrzymał szlifierkę, tylko do majstra, słuchaj, jest źle zaspawany. Nie? Mhm. I to jest, mi się wydaje, fajne a propos tego systemu General Electric, nie? Że właśnie
że mamy tą hierarchię, to stopniowanie tej delegacji. Mamy dyrektora, kierownika organizacyjnego, kierownika projektu jako merytorycznego, tak? Oni gdzieś tam współpracują. To w jednej firmie to mogą być, wiesz, jeden człowiek od tej organizacji, tak? Ale potem prezes nie łazi po wszystkich i się nie wpiernicza każdemu w komputer, co ma robić, i nie mówi każdemu, a to widziałem, tak? Dlaczego ma coś źle narysowane i tak dalej. Nawet jeśli się zna, to oglądamy, idziemy i to wszystko powinno iść od góry zawsze. No bo no, potem się robi znowuż burdel. Łańcuch dowodzenia jest faktycznie istotny, bo to jest nawet na przykład sprzed paru lat od jednego z naszych klientów, gdzie właśnie zespół w pewnym momencie przestał mieć chęć samemu ciągnąć temat do końca, bo wiedział, że za chwilę przyjdzie prezes i on to tak naprawdę wszystko wywali do góry nogami, więc po co brać na siebie, wiesz, odpowiedzialność, po co, niech on to klepnie, sam zrobi, no nie? I teoretycznie można się kłócić, no bo ten pracownik i tak tam siedzi, wiesz, tworząc czasoprzestrzeń, czyli pracując stąd do 15. Natomiast no w pewnym momencie czuje człowiek, że jego praca jest najzwyczajniej w świecie marnotrawiona, gdy zamiast robić porządną robotę musi to powtarzać 15 razy tylko z tego powodu, że w międzyczasie prezes zmienił zdanie. Być inaczej. Nie no, to też nie o to chodzi oczywiście, że ma nie być zmian, bo zmiany są naturalną częścią każdego procesu praktycznie, natomiast one powinny z czegoś wynikać. Nie? To znaczy też jak siedzi nawet młody inżynier nad czymś 2 dni i kombinuje, to trzeba mieć no dużo naprawdę rezerwy i tego, jeśli widzę, patrzę na siebie, o kurde, nie, tu zrobimy inaczej i będzie super, nie? 2 minuty myślałem, ale jestem super prezesem i widziałem osobiście porażki po takich akcjach naprawdę grubo. I to na przykład na sam coś tam żeśmy zrobili, kanał, tak jak było zawsze robione, pewnych rzeczy się nawet nie pamięta dlaczego, tak? To są takie kwestie procesowe. Wpadł prezes i chłopakowi mówi przy mnie wyjątkowo, a nie po coś tu tak tego, tu zrobimy tak prosto. Ja mówię, nie wiem, no może jednak tamtemu się nie chciało robić, nie? No to prezes argument wysnuł, będziesz za to płacił i tak dalej. No i się potem okazało, że podcinało filtry. No, napływ był tak zrobiony powietrza, jak właśnie nigdy nie był robiony, wydawało się prościej. No bez detali technicznych, to trzeba dużo rezerwy jednak. 2 minuty się nie wymyśli czegoś. Jak ktoś myślał 2 dni, to czasem trzeba sobie spokojnie przemyśleć, żeby nie iść w efekt domina. Mhm. To prawda. Z władzą trzeba ostrożnie postępować. Rzeczywiście można wymusić jakieś zmiany, natomiast one niekoniecznie będą zmianami na lepsze. Spoko. No dobra, to chyba zbliżamy się pomału do końca tematu. Zbyt wielu osób nie ma, którzy zadadzą nam pytania, poza Piotrkiem Jędrasem na fejsie, który zadał bardzo, bardzo konkretne pytania, a mianowicie, co tu się dzieje? Gadamy sobie. Gadamy sobie, no właśnie. O delegowaniu, panie Piotrze, szanowny. Tak, a Piotrek jest sobie sterem żeglarzem, okrętem, sam jeden, wiesz, doradca finansowy, więc delegować za wiele chyba nie musi, chyba że nie do końca rozumiem, na czym polega jego robota, ale to być może na inny raz. W każdym razie, myślę, że nasze tak zwane Q&A, mówiąc po polsku, możemy uznać za zakończone, chyba że jeszcze coś, Michał, chcesz dorzucić. Nie, no to wiesz, ja tym mogę długo gadać, bo to... A to wiesz, to może na inny raz, spoko, zrobimy sobie... Swoje przeżyłem, nie? Zrobimy sobie rozmowę na ten temat. To może być nawet bardzo ciekawe rozwiązanie, bo wychodzisz w zasadzie z takiej branży, która jest, no myślę, dość rzadka i ciekawa, prawda? To jest kilka takich elementów na... No dobra, znowu, na inny raz. W każdym razie, zamykamy temat Q&A-ów, bo widzę, że zbyt wielu ich nie ma nawet na fejsie, poza Piotrusiem. Pewnie to początek roku. Natomiast to nasze szkolenie, które mieliśmy między świętami, jest wciąż dostępne, nawet wkleję linka do czatu, chociaż nie, do czatu wkleję. I na fejsie już jest, można ciągle zanabyć. Ono już jest nagrane, gotowe, prosto do wzięcia. 3 godzinki mięcha i rozmów między ludźmi. Dobra, cóż mogę powiedzieć? Za tydzień będziemy rozmawiać, o ile nam się prelegent potwierdzi, a już wstępnie się potwierdza, będziemy rozmawiać o stronie www. O tym, co na niej jest ważne, co jest nieważne i jak tego, już używając języka potocznego, nie schrzanić, zrobić to dobrze i rzeczywiście wykorzystać możliwości własnej strony internetowej. I na tym kończymy. To do zobaczenia. Cześć, Michał. Dzięki cześć. Za zobaczenie. Pa. Cześć.